Cześć, witam wszystkich. Mamy luty. Zaczynamy sezon. Mój pierwszy wyjazd na MTK-u w tym roku. Mamy jakieś 6 stopni. Więc będzie chłodno. Ale aura ładna, słoneczko jak widzicie. Zobaczymy. MTK dawno nie jeździł. Trzeba przepalić sprzęta. Nie mam grzanych manetek, niestety będę marzł w rączki. Jedziemy. Umówiłem się z kolegami. Zobaczymy, czy dojadą. Mam nadzieję, że tak, bo samemu to tak nudno. No to co? Jedziemy. O kurczę. Dawno nie jeździłem na dużym motocyklu. Będę musiał trakcję poustawiać, bo może się jakąś glebą skończyć. Ja wam zrobiłem test, kurczę, smarowania łańcucha olejem i myślę, że to jest bardzo zły pomysł. Patrzcie, co się dzieje. Wali tym olejem po gumie. Cała guma pusta. Bez sensu. Więc widzę, że to jest zły pomysł. Wszystko zachlapane. Nie wiem, jak działają te oliwiarki takie automatyczne, ale one pewnie dawkują bardzo mało tego oleju. Dlatego. No nic. Ja to zrobiłem po raz pierwszy i ostatni. Jednak będę smarował klasycznie szprajami. Zobaczcie, pogoda piękna. Gdzieś tam się karniemy nad jeziorko, pewnie na plażę miejską, na pogaduchy. Trasek żadnych robić nie będziemy. O, dobra. Jedzie chyba ktoś jeszcze. O, proszę. Hondziana biała, piękna. A to z salonu? A te mocowanie to takie, te? A nogą puknąłem, jak siadałem, panie. No i zjechało się trzech jeźdźców. Idziemy na plażę miejską, jakieś foteczki zrobimy. Nie ma co pisiować mokro. Ja mam jeszcze tą oponę za flegmiono tym olejem. Masakra, co ja zrobiłem? Po raz ostatni. Ale trzeba się na własnej skórze przekonać o różnych patentach. Takie słuchanie kolegów to tak czasami wychodzi. Mówili, będzie dobrze.
Tam wyszło jak zawsze. Trakcję włączyłem na rain, bo to ślisko jak cholera. Łyso by było glebę złapać w lutym i to bez lodu. Trzeba się pilnować teraz policji, bo zaraz kurczę lejce zabiorą. Denny wrócił na ulicę. Piękna pogoda, ludzie walą na plażę, na spacerki. Trzeba korzystać. Założona nowa. Nie ma to tamto. Trzeba coś robić w garażu. Koryś, no to się jeszcze mówię, doktor Bliska tu włączę. Ciśnienie sprawdzę w kółka. Żeby w razie dzisiaj jeździć. A teraz widzę, mamy prostotę, w możliwości rozruchu zaczniecie. O kur... No. Chyba na skan. No. Lecił do mnie? Leci. To na razie. Na razie. Tum tum tum. Oj, oj, oj. Jeszcze żeby było z 10 stopni cieplej. Troszkę wiaterku, żeby obsuszył ten asfalt. I można by było się w pełni cieszyć jazdą na moto. Ale i tak jest fajnie. Małą pętelkę trzeba zrobić jeszcze po mieście i do domu. Rodzina czeka. Też trzeba wyjść na jakiś spacerek. Wykorzystać tą pogodę.
nagrzane monetki to jest fajna sprawa. Aczkolwiek ja nie zamierzam jakoś uprawiać takich przejażdżek zimowych, więc dla mnie taka jazda to jest jedno, że tak powiem, z nielicznych, więc nie zamierzam inwestować pieniędzy w taki gadżet, ale ci, którzy, nie wiem, jeżdżą całym rokiem, nie wiem, jeżdżą skuterami do pracy całym rokiem, to myślę, że to jest niezbędny element. O, patrzcie, Warszawa jaka piękna. Dałeś? Jak z fabryki nówka prawie, co? Mówię, prawie jak z fabryki ta Warszawa. Ja syrenę mam z kumplą zrobioną tutaj. Tak? Kolor trochę, taki dałem zamotki, to jest taki żółty. Wyślę ci kiedyś fotki. A ja wiem, bo to taka żółta jajeczna jest, nie? Na wielką orkiestrę jeździł po starówce, nie? Taka bez żółta jak było. Blisko nie będę się zatrzymywał. Jeszcze się wypierdolić można. Ten przepis taki z tym ustępowaniem pierwszeństwa za wszelką cenę, to ja myślę, że to jest przerost formy nad treścią, jak uważasz? Dobry dzik. Temu panu dopiero przygrzało. Czuję, kurczę, wiosnę. Korzystałem z okazji. Podzielę się z wami troszeczkę tym, co się dzieje u nas w świecie tutaj. W naszym małym świecie bitbajkowym jeździmy praktycznie co dwa tygodnie na torze Kormoran. Trenujemy, robimy treningi, duża frekwencja, co cieszy. Przyjeżdżają ludzie, bawią się tym sportem i to jest najważniejsze. Dzieciaki powoli też nabierają coraz większe prawy, łapią jakieś tam kolejne umiejętności. Przygotowujemy je ogólnie do startów w Pucharze Bitbajka. Pierwsza tura już 2 maja. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że... No, znaczy ogólnie myślę, że wstydzić się nie będzie czego. Dzieciaki jeżdżą, dają z siebie wszystko, bawią się przy tym znakomicie, więc... O, tak to wygląda. Treningi, jak na dzisiejszy dzień, mamy zaplanowane 4 do przodu. W tym jeden taki nocny. Zobaczymy, trochę mało chętnych jest, bo to jest 15 lutego. Po walentynkach zaraz to każdy będzie zmęczony walentynkami, nie będzie myślał o tym, żeby sobie pojeździć, ale zobaczymy. Jeszcze trochę czasu jest. Może frekwencja nas zaskoczy. No i tak to wygląda, to wszystko na dzień dzisiejszy. Byle do wiosny. Jak to się mówi.
tak to się kończy nasza dzisiejsza przejażdżka. Dzieciaki się cieszą. Jest super. No, a więc widzowie, do następnego razu, do następnej nagrywki. Piona, trzymajcie się. Hej.